studenci podczas szkolenia za każdym razem, kiedy tutaj przychodzą, mają okazję bawić się tymi silnikami, szukać w nich usterek, szukać potencjałów do usprawnień. Studenci oceniają nie tylko to świetne laboratorium, które faktycznie daje im możliwość zetknięcia się z procesem dostosowania miejsca pracy, stanowiska pracy do codziennego życia. Analizują różnego rodzaju systemy, chociażby usadowienia człowieka, mierzą biurka, mierzą różnego rodzaju też stoły przybornicze, zajmują się analizą chociażby trzymanych przeze mnie dwóch śrubokrętów, ich rączek pod względem ergonomicznym. Pozwala bardzo szybko i sprawnie przejść, zwizualizować sobie wstępne założenia czy przyjęte normy. Można sprawdzić efektywność wykonania, jakość wykonania produktu właśnie pod względem ergonomii. Studenci będą mieli szansę dotknąć rzeczywiście tych kwestii, namacalnie sprawdzić pewne aspekty, których nigdy z książek nie byliby w stanie się dowiedzieć. Przeważnie wszyscy produkujemy z tych samych materiałów, więc jedyne, na czym możemy faktycznie tutaj być konkurencyjni, to sposób, w jaki to robimy, w jaki sposób to produkujemy dany produkt. Bo jeżeli mówimy o konkurencji, to mówimy o zakładach, które produkują mniej więcej to samo, mniej więcej z tych samych materiałów, więc co nam zostaje? Faktycznie tylko optymalizować swoją produkcję, więc stosować zasady lean. Kto będzie w tym lepszy, ten według mnie się utrzyma na rynku, inny zostanie po prostu wygryziony. Czym jest Lean Manufacturing, a nawet Lean Enterprise, bo pamiętajmy także o tym, że możemy usprawniać i optymalizować procesy pozaprodukcyjne, no to właśnie jest eliminacją marnotrawstwa. I mogą funkcjonować firmy bez systemów linowskich. No pytanie, jak głęboką kieszeń mają i jak długo będą dofinansowywały te straty, które w procesach i produkcyjnych, i pozaprodukcyjnych się pojawiają. I temu służą narzędzia linowskie, żeby skracać czas dostawy i poprawiać jakość naszych wyrobów. I dzięki temu, że macie taką możliwość tutaj na studiach, będziecie mogli właśnie tą zmianę wprowadzić i zwiększyć tą świadomość w przedsiębiorstwach, czym jest ten Lean i w jaki sposób to robić, bo często są narzędzia, które są mówione, o fajnie to wygląda w Leanie, tak, ale nie do końca to wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć, a te gry pozwalają właśnie nam to przeżyć. Szalejcie trochę. Dlaczego? Bo to szaleństwo w tym momencie nic nie kosztuje. Mówię tutaj o państwu, to znaczy w firmach. To szaleństwo jest niemożliwe, bo to będą skutki ekonomiczne. Czasami tego mogą się pojawić. Manualnie to się najbardziej, że tak powiem, ta wiedza utrwala. My najbardziej doceniamy i uwypuklamy i tak cały czas poprzez liderów, menedżerów staramy się jakby zwracać uwagę, żeby przede wszystkim tutaj były punktowane te elementy i takie wartości jak współpraca, jak dostrzeżenie, nie wiem, projektów i punktowanie projektów, które są na stykach, czyli na takich elementach po prostu, które są kluczowe dla firmy. Obrazować i myślę, że to też jest przyszłość pod kątem tego, że w bardzo szybki sposób, tak jak Pan tutaj powiedział, możemy ten produkt wydrukować, tym samym pokazać go klientowi. I to jest taka niebywała zaleta, że w krótkim czasie możemy coś zaprezentować.
w edukacji, tak jak pani tutaj zaznaczyła, mają, one się przekładają na to, że ta świetna zabawa pokazuje, jak z tego można skorzystać. Również te wszystkie teraz nowe VR-owe rozwiązania, tak, które też, jeszcze przed nami? Tak, które są przed nami, one też pokazują, jak młodzież można, jak młodzież się świetnie bawi z tym. Jest możliwość konkurencji, jest możliwość rywalizacji, ale tak jak mówię, w dobry, pozytywny sposób, a nie ma się to po prostu przerodzić w chorobliwą konkurencję. Teraz my jako producenci, państwo jako producenci, musimy się do tego dostosować. Teraz jak możemy to osiągnąć? No właśnie na dzień dzisiejszy będzie rządziła, ja tak uważam, marka i przede wszystkim jakość. A teraz my właśnie poprzez Lin, dzięki Linowi, mamy możliwość to osiągnąć. I uważam, że tutaj jest bardzo ważny aspekt, aby właśnie pracownikom no już w pewien sposób to wpajać, no bo tak właśnie to wygląda i tak się kształtuje rynek.